Gdyby tak było, że głosowanie z rządem to jest wspieranie, czy bycie w rządzie, no przypominam, że Lewica wspólnie głosowała z rządem za funduszem zadłużenia, czyli rozumiem, że też bierzecie za to odpowiedzialność. Niecała, panie pośle. No może niecała, nie wchodzę w to, nie znam wszystkich podziałów, przepraszam. Co do cen gazu to jest pochodna pewnej geopolityki, która się dzieje w Europie, niemieckiej Energiewende, która polega na tym, że Niemcy odchodzą od atomu, wyłączyli końcem zeszłego roku 3 elektrownie, końcem tego roku wyłączają 3 kolejne i muszą to czymś zastąpić. Głównym dzisiaj składnikiem niemieckiego miksu energetycznego to gaz. W związku z tym potrzebują, żeby jak najszybciej Nord Stream 2 uruchomić. Jest tutaj pewna przepychanka geopolityczna i cena gazu między innymi wynika z tego, że właśnie ta przepychanka no, trwa. Kwestia Ukrainy, no myślę, że każdy tutaj się względnie orientuje co do tego. Co do cen energii generalnie, no u nas jest droga przede wszystkim, bo naszym miks energetycznym to głównie węgiel. A handel emisjami niestety jest drogi, co tu już poseł Sachajko wspominał. W związku z tym my mamy drogą tą energię. Gdybyśmy zawiesili handel emisjami, to energia w Polsce była bardzo tania. I tak powinni bylibyśmy zrobić do momentu, gdzie nie mamy alternatywy. Alternatywą realną wobec węgla jest tylko atom. W związku z tym, jeśli zbudowalibyśmy energię jądrową, która zastąpi węgiel, to moglibyśmy odchodzić od tego węgla. Do tego momentu, gdzie nie zbudujemy energii jądrowej, no niestety, ten węgiel będzie naszym podstawowym zasobem i powinniśmy robić wszystko, żeby był jak najtaniej, w związku z tym zawiesić tutaj wszelki handel emisjami, bo po prostu Polaków nie stać na takie podwyżki. A nawet patrząc globalnie, no jednak ten węgiel się rozszerza. Nawet w Niemczech procentowa ilość węgla w miksie energetycznym w ostatnim półroczu się zwiększyła zdecydowanie. I węgla brunatnego i kamiennego, a u nas się to likwiduje. Także no jest tu duża niekonsekwencja. Co do podwyżki stóp procentowych, bo doszliśmy też do tego, jeszcze to tylko dwa słowa, no jest to naturalna odpowiedź na inflację, tak? No skoro jest wysoka inflacja, no to trzeba jakoś na to odpowiedzieć i odpowiadamy stopami procentowymi. Gdybyśmy nie mieli tak wysokiej inflacji spowodowanej chociażby ogromnym dodrukiem pieniędzy, ogromnym rozdawnictwem, to nie trzeba by było te stopy procentowe podnosić. Jest to logiczna po prostu konsekwencja. Na koniec.